Na liście corocznych imprez w Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie przy Alejach Krasińskiego znajduje się Wieczór Bajek. To impreza, której nie mogą doczekać się dzieci. Tegoroczna odbyła się z udziałem uczniów klas 1-3 i przedszkolaków, którzy być może będą przyszłymi uczniami jedynki. Dzieci przyszły przygotowane. Miały ze sobą ulubione zabawki, poduszki, koce, a niektórzy nawet ubrali szlafroki. Tak przygotowane dzieci mogły słuchać bajek, które czytała Nadia Szwarc, uczennica klasy 4. Każda przekazała małej królewnie dar, urodę, mądrość, piękny głos, wdzięk, czar rozmowiscy, jednak nagle pojawiła się zła wróżka, której nie zaproszona na uroczystość i powiedziała: gdy królewna skończy 15 lat, to umrze po ukłonie się życiowe. Jednak dobra wróżka złagodziła kobietę i powiedziała, że królewna nie umrze, ale zaśnie. W trakcie czytania pojawiały się postaci z bajek. Jako pierwsi do sali wkroczyli król i królowa, bohaterowie baśni o śpiącej królewnie. Potem pojawiły się kolejne postaci, które bezbłędnie rozpoznawali słuchacze, bo takie też było ich zadanie.